Jak budować bardziej emocjonujące sceny? I mówiąc o emocjonujących scenach, wcale nie mówię o scenach emocjonalnych, ale o tym za chwilę. I teraz taki trend na samym początku, zanim przejdę do tematu, nasz kanał działa już ponad 2 lata. I w ciągu tych 2 lat nagraliśmy masę materiałów i wiele z nich porusza podstawowe zagadnienia. Ten materiał będzie odnosił się do rzeczy, które już były poruszane we wcześniejszych odcinkach. Co oznacza, że jeżeli ktoś nie widział wcześniejszych odcinków, to nie będę wszystkiego tłumaczył tak bardzo dokładnie. Ale może się połapiecie, ja spróbuję to, do czego się odnoszę, wrzucić w opis linki do odpowiednich odcinków, albo gdzieś tutaj się pojawi za chwilę jakaś taka ikonka do kliknięcia, do zobaczenia. A ja właśnie przejdę do tematu. Bo mówiąc o emocjonujących scenach, mówię o takich, które właśnie budzą emocje. Nie sprawiają, że chce nam się płakusiać czy coś w tym rodzaju, tylko takie, które chcą, żebyśmy działali. Chcą, żebyśmy na bazie emocji, które nas trafiają, krwi, która wali nas w mózg, podejmowali trudne decyzje. I niezależnie od tego, czy będzie to scena rywalizacji, walki, pościgu, czy na przykład dialogu, bo takie też mogą być bardzo emocjonujące, one mają pewne zasady, albo można je na konkretny sposób budować i o tym właśnie będę chciał teraz mówić. Więc standardowo na samym początku nie będzie żadną tajemnicą, jeśli powiem, że należy wyjść od bohaterów graczy. To znaczy scena, która ma być emocjonująca, musi opowiadać o bohaterach graczy, a nie o NPC-ach. Nie znaczy oczywiście, że nie da się zrobić emocjonującej sceny o NPC-ach, ale jeżeli mamy do zrobienia fajną scenę, to lepiej ją zrobić z graczami. Więc zakładamy, że jeżeli ktoś będzie rozbrajał bombę, to będzie to bohater gracza. Jeśli ktoś będzie ścigał przestępcę, to będzie to bohater gracza. Jeśli ktoś będzie leciał statkiem kosmicznym w kosmos w stronę czarnej dziury, no to będzie to bohater gracza. Druga kwestia to jest oparcie takiej sceny o relacje. Oczywiście o relacje bohaterów graczy, o relacje między sobą i o relacje bohaterów graczy z bohaterami niezależnymi i ze światem tak naprawdę. Pierwsza rzecz, którą nam to daje, to jest przede wszystkim to, że możemy w trakcie takiej sceny zbudować konflikt między bohaterami graczy, czy między bohaterami a bohaterem, a konkretnym bohaterem niezależnym. I ten konflikt to będzie konflikt interesów tak naprawdę, konflikt celów, konflikt motywacji, nie do końca bezpośrednie starcie. Ponieważ jeśli nasz bohater gracza właśnie rozbraja bombę, a obok niego stoi jego najlepszy przyjaciel, który również jest saperem i może tą bombę rozbroić, to oni mogą między sobą zbudować konflikt o to, kto tak naprawdę powinien się zająć rozbrajaniem tej bomby i zaryzykować własne życie. Idąc dalej, jeśli bohaterowie gracze mają relacje z NPC-ami, na przykład ten, który właśnie siedzi przy bombie, jest również mężem siostry tego drugiego bohatera, i na przykład ta siostra jest w ciąży, taka trochę telenowela, to już mamy relacje, na podstawie których będą się działy bardzo fajne rzeczy. A mówiąc o relacjach ze światem, mam na myśli na przykład pewne moralne podłoża, moralne kolumny, na których stoją nasi bohaterowie, którzy mogą rozpocząć scenę od tego, że właśnie konfrontują się z tym, że będąc rycerzami, którzy jadą na krucjatę, orientują się, jak tylko ma się rozpocząć bitwa, że tak naprawdę to, o co będą walczyć, to wcale nie honor i chwała i świętość, tylko o czyjeś interesy. Szybko, trzecia rzecz i czego nie powiedziałem na samym początku, nasza emocjonalna scena jest zazwyczaj zbudowana na 5 takich kolumnach, fundamentach. I więc teraz będzie punkt trzeci, czyli konsekwencje działań. I tutaj nie chodzi na razie o konsekwencje w trakcie sceny, tylko o konsekwencje z scen poprzednich. I teraz mając nasz przykład z saperami, mamy sytuację, w której w trakcie rozbrajania bomby nasi bohaterowie znajdują notatkę, która została zostawiona przez naszego bombowca, który informuje w tej notatce, że ta bomba w tej szkole, w której są dzieci naszych bohaterów, została podłożona dlatego, że oni wcześniej zastrzelili jego brata. Co jest bardzo ważne, to nie może być oszukane, to znaczy oni faktycznie musieli podjąć decyzje, w których to zabili jakiegoś gościa, na przykład w trakcie obławy, bo są policjantami, saperami i mieli możliwość go nie zabić, ale ponieważ podjęli takie konkretne decyzje i padła kula i ten człowiek nie żyje, to jego brat ma powód, żeby się zemścić. Kiedy próbujemy robić takie manewry fabularne railroadowo, to znaczy niezależnie od tego, co zrobią gracze, to i tak jest konsekwencja taka, że ten gość podkłada bombę, no to już jest znacznie gorzej.
I rzecz, która się sprawdza bardzo fajnie, zwłaszcza przy długich kampaniach, to jest to, żeby wyciągać konsekwencje z działań graczy z takiej odległej przeszłości. Nie na zasadzie tego, co się wydarzyło 3 sceny wcześniej, tylko tego, co się wydarzyło 10 scen wcześniej. Więc to, co polecam jako mistrz gry, to jest, jeżeli gracze podejmą jakieś decyzje, które będą miały jakiś fajny efekt, jakiś fajny skutek, wpłyną na świat, coś zbudują, jakiegoś NPC-a na nich przekonają, albo wręcz przeciwnie, zrażą, to zapiszmy sobie to gdzieś z boku i potem sobie będziemy mieli taką informację o konsekwencje do wyciągnięcia. I robimy to po to nie, żeby graczy zgnoić i powiedzieć: haha, pamiętacie tego typa, którego pobiliście w pierwszej sesji, no to on teraz okazał się być wielkim villainem. Nie, chodzi o to, żeby właśnie oni te 10-15 sesji wcześniej podejmowali decyzje, będąc świadomi, jakie mogą być konsekwencje, i kiedy te decyzje zostaną wypełnione i coś się wydarzy, to te konsekwencje możemy odwlec, ale oni wiedzą, że kiedyś ten typ się pojawi i wtedy, jak on się pojawi, to robią: haha, kurczę, długo czekał, ale uderzył w nas w najmniej oczekiwanym momencie. I tutaj niektórzy z was, zwłaszcza ci, którzy grają w nowe systemy, będą mieli taką lampeczkę, która mi się zapali i stwierdzą: haha, ja wiem, o czym ten człowiek mówi. To, o czym mówię, to są zegary. Zegary to bardzo fajny mechanizm, wykorzystany bardzo fajnie w Ostrzach Mroku i też jego wariacja jest do odnalezienia w Tajemnicach Pętli. I chodzi o to, żeby odkładać drobne konsekwencje graczy albo to, że nie podejmują jakiegoś działania, i żeby wraz z kolejnymi cyknięciami tego zegara konsekwencje, które trafią w graczy, były coraz większe. I je możemy wykorzystywać na mikroskali, na przykład w trakcie rozbrajania tej bomby, która była powiedziana wcześniej. Ma gracz do podjęcia kilka decyzji związanych z mechanizmem. Teraz w zależności od tego, czy podejmuje dobrą decyzję, czy złą decyzję, dokładają mu kolejny element tego zegara i on wie, że jeżeli zegar osiągnie konkretną godzinę, to bomba wybuchnie. Ale możemy sobie te zegary rozłożyć trochę na większą przestrzeń czasową i mieć na przykład sytuację, w której gracze interagują z jakimś gangiem ulicznym i w zależności od tego, co będą robili, ten gang będzie coraz bardziej miał z nimi problem. A jak mówimy o konsekwencjach przeszłych, to teraz chodzi też o konsekwencje, które będą się działy w przyszłości. To znaczy, w scenie, która ma być emocjonująca, muszą być do podjęcia ważne decyzje. Powinny być to decyzje, które są ważne fabularnie, ale też ważne dla poszczególnych bohaterów graczy. Dobrze działa, kiedy decyzje, które gracze mają do podjęcia, to nie decyzja tak, nie, tylko decyzja, która ma bardzo wiele różnego rodzaju odnóg, które tak naprawdę, niezależnie od tego, w którą stronę gracze pójdą, będą z tego plusy i jakieś minusy. Nasi saperzy mogą na przykład dojść do takiego momentu, w którym już wiedzą, że bomby nie da się rozbroić, ona wybuchnie i będą musieli zacząć ewakuować okolice. Ale zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli nagle ogłoszą ewakuację całego kwartału, to zamachowiec, który tą bombę zostawił, może się zorientuje się na pewno i może tą bombę zdetonować, więc możemy się zastanowić, czy sierociniec, czy szkołę, czy na przykład okoliczne bloki. Czy zostają obaj przy rozbrajaniu tej bomby i cały czas liczą na to, że może jednak uda się ją rozbroić, czy może jeden z nich w końcu odejdzie, zostawiając swojego towarzysza z trudnym problemem, który będzie musiał w tej chwili rozwiązać sam, ale on będzie mógł pomóc na przykład właśnie przy ewakuacji albo znaleźć jeszcze jakieś tropy, które pozwolą namierzyć naszego zamachowca. I tutaj bardzo płynnie musimy przejść do ostatniego, czyli piątego filaru naszych emocjonujących scen, to znaczy scena, która ma być emocjonująca, musi się budować. Jeśli zrobimy klasyczny infodump i wrzucimy graczy wszystkimi informacjami, które mamy na temat sceny, to oni zostaną tą informacją przytłoczeni. Część nie zauważą, część się do nich przyklei, a będzie tego za dużo, żeby to w pełni przetrawić, a co najważniejsze, wczuć się w to. I tutaj przechodzimy do tego magicznego suspensu, który jest znany w kinematografii już od dawien dawna. To znaczy, dawkując informacje i odkrywając rękę, a tak naprawdę pozwalając graczom z tego wachlarza, które mamy, wyciągać kolejne karty, jesteśmy w stanie napięcie rozwijać. Nasza scena z saperami zaczyna się więc znacznie wcześniej, to znaczy w sytuacji, w której dostałem informację, że gdzieś popełnione jest przestępstwo. Kiedy docierają na miejsce zbrodni, okazuje się, że gość, który został zabity, to znany handlarz bronią, który słynny jest z tego, że u niego można kupić dużo czeskiego Senteksu. I jeszcze dodatkowo w trakcie przeszukiwania miejsca zbrodni znajdują plany konstrukcji bomby. I kiedy już wiedzą, że szukają bomby i zaczynają dzwonić po komisariatach, żeby tej bomby zacząć szukać, dostają informację, że bomba podłożona jest w szkole, w której właśnie uczęszczają dzieci któregoś z naszych bohaterów. I kiedy chcą tam wysłać bomb skład, okazuje się, że właśnie w tej chwili bomb skład zajęty jest rozbrojeniem zupełnie innej bomby i tylko oni mogą pojechać ją rozbroić. I tak dalej, i tak dalej. Wiecie, o co mi chodzi.
kiedy mamy już tych pięć filarów, to znaczy, że wiemy, że budujemy takie sceny o bohaterów graczy, budujemy o ich relacje z innymi bohaterami graczy, z bohaterami niezależnymi i ze światem, że budujemy te sceny o konsekwencje ich przeszłych działań oraz że będą w tej scenie ważne decyzje do podjęcia i zadbamy o suspense, to znaczy, że informacje, które będą gracze otrzymywali w scenie i kolejne elementy tej sceny będą pojawiały się z czasem, to nie wolno nam zapomnieć o tym, że jednym z najbardziej efektywnych narzędzi są zwroty akcji. A już najlepszymi zwrotami akcji są takie, które łamią oczekiwania, czyli subvert the expectations. I teraz z tym łamaniem oczekiwań, albo odwracaniem oczekiwań, jakkolwiek sobie to chcemy przetłumaczyć, jest pewnego rodzaju haczyk. I haczyk jest tutaj idealnym słowem, ponieważ bardzo wielu mistrzów gry, z którymi rozmawiałem, a prowadziłem rozmowy z wieloma mistrzami gry, korzysta z takiej metody, którą ja nazywam łowieniem. Chodzi w niej o to, że słuchają teorii graczy. Jeżeli dzieje się coś w scenie albo dzieje się coś na sesji i gracze rozmawiają między sobą i spekulują na temat tego, o co chodzi, to mistrzowie gry, którzy robią tak zwany phishing, mają tendencję do robienia aha, czyli oni myślą, że jest tak, to ja zrobię zupełnie inaczej. I są takie momenty, w których taki phishing może zadziałać, zresztą mówiłem o tym kilka filmów temu, natomiast trzeba z tym bardzo uważać, ponieważ bardzo łatwo jest z emocjonującej sceny, w której dokonujemy zwrotu akcji, zrobić scenę, w której gracze mówią, no nie, no pewnie, oczywiście, że nie on. Pokusę takiego nieuczciwego łowienia rozwiązań najłatwiej jest, moim zdaniem, zwalczyć w następujący sposób. To znaczy, jeśli planujemy skomplikowaną scenę, w której będą zawarte różnego rodzaju wątki, to co sobie zaplanujemy, powinno zostać takie, jakim sobie zaplanowaliśmy. Ponieważ wokół tego zbudowaliśmy informacje, które otrzymali gracze i dzięki temu to jest spójne. Jeżeli nagle na samym końcu zrobimy magiczny twist, w którym okazuje się, że główny zły nie jest tak naprawdę głównym złym, tylko jego brat, to jeżeli wcześniej nie padła żadna informacja, która hintuje taki zwrot akcji, to jest to zwyczajnie oszustwo i jest ono niefajne. Na przykład ja bym się poczuł oszukany. Natomiast fajnie takie łowienie działa w sytuacji, w której robimy scenę na bieżąco, improwizujemy ją. Właśnie się coś zaczęło dziać, gracze sami podjęli jakieś działania, które pchnęły fabułę w nieoczekiwanym kierunku i my teraz kombinujemy, co z tym zrobić i tak naprawdę tutaj łowienie pozwala nam patrzeć, ok, czyli gracze idą w tym kierunku, czyli ja nie będę rozbudowywał tych elementów, tylko będę szedł tam, gdzie oni i na bieżąco będę się zastanawiał, jak ich zaskoczyć. I polecam nie robić zbyt wielu zwrotów akcji, ponieważ bardzo łatwo jest zrobić z emocjonującej sceny tragikomedię albo jakąś farsę, w której to już się obróciło tyle razy, ten kot za ogon był już okręcony tak wiele razy, że wszyscy się już dawno temu zapomnieli, o czym jest fabuła i dobrze się bawią, ale ma to jakieś tak znacznie mniej sensu. 2-3 zwroty akcji są moim zdaniem wystarczające. Jeden bardzo często wystarczy, jeżeli jest włożony w odpowiednie miejsce, żeby wywrócić wszystko do góry nogami i zrobić u graczy wielkie wow. I nasi saperzy obaj postanawiają, że będą rozbrajać tą bombę. Dali telefonem informację do szefa policji, żeby rozpoczął ewakuację, a oni postanawiają, że albo zginą obaj, albo uratują się obaj. I w trakcie rozbrajania bomby orientują się, że ilość materiałów wybuchowych, która została wykorzystana do zbudowania tej bomby, jest za mała. To znaczy, tutaj jest za mało materiałów wybuchowych, o połowę. Ale okazuje się, że ta bomba ma nadajnik radiowy bliskiego zasięgu i najprawdopodobniej po drugiej stronie ulicy jest druga bomba, więc jeden się zrywa i tam biegnie. I wtedy, kiedy zostaje znaleziona druga bomba i oni są już rozdzieleni, tylko porozumiewają się za pomocą krótkofalówki, orientują się, że one są połączone w jakiś sposób. I prawda jest taka, że jeśli jedna zostanie rozbrojona, to druga wybuchnie. I ostatnia rzecz, o której należy pamiętać, to jest rozwiązanie. To znaczy emocjonujące sceny muszą mieć rozwiązanie i musi być czas po takiej scenie, żeby gracze mogli się rozładować. Jak byłem młodym mistrzem gry, bardzo lubiłem cliffhangery, ale one są podstępne pod tym względem, ponieważ rozładowują napięcie. Są super na zakończenie sesji, ale utrudniają potem odpalenie silnika, fabuły na kolejnej sesji. Więc trzeba z cliffhangerami uważać. Natomiast nie możemy zamknąć sesji cliffhangerem i więcej już nie wrócić do tematu. Bo inaczej powstanie nam sesja w klimatach serialu Lost, który gdyby nie był bez sensu, to może byłby fajny. I znów, rozwiązanie musi być zbudowane o decyzje, które podejmują gracze i musi wynikać z konsekwencji ich działań. Nie możemy nagle z nienacka wybuchnąć bomby atomowej i stwierdzić, haha, oszukałem was, chodziło o coś zupełnie innego. I nasi saperzy mają do podjęcia trudną decyzję. Jaką decyzję podjęli?
Nie wiem, może poprowadzę tą sesję i zobaczymy, co się stanie, ale jak widzimy, został zbudowany odpowiedni poziom emocjonalnego bagażu, który może razem z tą bombą wybuchnąć albo nie wybuchnąć. I o, to by było na tyle. Z tym Was zostawię, jeśli chodzi o kwestię tego, jak budować bardziej emocjonujące sceny. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. Zapraszam Was do tego, żebyście zasubskrybowali nasz kanał, żebyście kliknęli w dzwoneczek, żebyście weszli na Patronite'a i zobaczyli, jak możecie się dołączyć do tego projektu. Super Wam dziękuję i do następnego.